Dziś zajrzymy do urokliwego słowackiego miasteczka, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest nim Bardejów, liczący niewiele ponad 30 tysięcy mieszkańców. Poznamy wyjątkowe zabytki, będzie też sporo historycznych ciekawostek. Z Polski do Bardejowa, znajdującego się w północno-wschodniej Słowacji, najlepiej dotrzeć drogą krajową nr 75, jadąc przez Nowy Sącz w kierunku Krynicy Zdroju i przejścia granicznego w Muszynce. Bardejów leży zaledwie 30 km od Krynicy i 18 km od polskiej granicy, w historycznym regionie Szaryż, nad brzegiem rzeki Topli. Malowniczy Bardejów jest miastem z ponad 770-letnią historią, bowiem pierwsze wzmianki na temat tego miejsca pochodzą z XIII wieku. Stanowi kulturalne i urzędowe centrum górnej części Szarysza. Historyczne centrum miasta to unikatowy kompleks urbanistyczny obejmujący rynek miejski wyłożony kamieniami i otoczony z trzech stron domami mieszczańskimi ze śladami renesansu i gotyku. W samym środku rynku znajduje się reprezentacyjny budynek niegdysiejszego ratusza z początku XVI wieku. Z kolei północna strona została wydzielona dla dominującego nad miastem gotyckiego kościoła parafialnego Bazyliki Mniejszej Świętego Idziego. Rynek pełnił w średniowieczu funkcję placu targowego, na którym na podstawie udzielonych przywilejów odbywały się jarmarki. W 1365 roku miasto uzyskało także prawo miecza i mogło wydawać wyroki śmierci, które wykonywał miejscowy kat, o czym przypomina pomnik w centrum miasta. W 2000 roku historyczne centrum miasta z najważniejszym zabytkiem rynku, czyli bazyliką oraz zespół budynków synagogi, tak zwane żydowskie przedmieście, o których powiemy więcej już za chwilę, zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kościół Świętego Idziego powstał w XV wieku w miejscu klasztoru Cystersów. Świątynia otrzymała kształt wspaniałej trzynawowej bazyliki gotyckiej. Uwagę zwiedzających przyciąga unikalny zestaw 11 skrzydłowych ołtarzy, zachowanych w oryginalnej postaci z lat 1460-1520, które stoją na swoich pierwotnych miejscach do dziś. Za najcenniejszy uważa się boczny ołtarz Narodzenia Pańskiego, wykonany prawdopodobnie w pracowni Wita Stwosza. Główny ołtarz Świętego Idziego, największy neogotycki ołtarz w Słowacji o wysokości 17 metrów, pochodzi z XIX wieku. W 2001 roku papież Jan Paweł II nadał tej świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej. Wieża bazyliki mierzy 76 metrów i należy do najwyższych wież w Słowacji, ma 6 pięter. Na szóstym piętrze jest punkt widokowy, z którego można zobaczyć rynek i okolice. System fortyfikacyjny Bardejowa był w średniowieczu jednym z najdoskonalszych miejskich zabezpieczeń. Decyzję o otoczeniu Bardejowa murem obronnym podjął król Ludwik I w 1352 roku. W XVI wieku mury obronne wzmocniono basztami. Z pierwotnych 18 baszt zachowało się do dzisiaj 7. Od północnego wschodu wstęp do miasta zamykała dolna brama, której częścią był most zwodzony, zastąpiony w XIX wieku kamiennym pomostem. Mury zostały odrestaurowane, a turyści mogą spacerować wzdłuż historycznych obwarowań. Za murami miasta znajduje się obszar zwany Suburbium Żydowskie, czyli Żydowskie Przedmieście. W przeszłości Bardejów był wolnym miastem królewskim, dlatego Żydzi nie mogli się tutaj osiedlać. Gmina powstała dopiero w XIX wieku. Wtedy powstał rozległy kompleks budynków, w skład którego wchodziły m.in. synagoga, budynek szkoły i łaźnia rytualna. Obecnie można oglądać wspaniale odrestaurowaną synagogę.
W pobliżu synagogi usytuowany jest pomnik Holokaustu, który przypomina o tragicznych losach ludności żydowskiej. Zabytki Bardejowa przyciągają turystów z różnych stron świata. Jedna z największych właśnie skupin jest naozaj z Polska. Przychodzą aj vo wielkich, teda w autobusowych zajazdach a w tych większych komunitach. Potom je strašne veľa Slovákov a Čechov, ktorí navštevujú Bardejov, samozrejme aj vďaka bardejovským kúpeľom. Bardejov je zväčša tranzitným mestom, ktoré prilákava práve kvôli historickým pamiatkám na zo pár hodín, aby turisti mohli tráviť zo pár hodín v Bardejove, ale Slováci tým, že zostávajú v bardejovských kúpeľoch, alebo Česi trávia tu aj 2-3 týždne. No a potom je to anglicky a nemecky hovoriaca komunita, francúzska a trošičku už sa objavujú teda aj Čína a Japonsko. Na uwagę zasługuje fakt, że Bardejów posiada umowy partnerskie z aż 4 miastami w Polsce. Są nimi Gorlice, Krynica-Zdrój, Jasło i Zamość. Długoletnia więź z naszym krajem zaowocowała powstaniem polsko-słowackiego domu, który od 2007 roku pełni funkcję kulturalnego i turystycznego centrum, organizując wiele wydarzeń poświęconych przygranicznej współpracy i popularyzując sztukę poprzez liczne wystawy. Bardejów jest miastem partnerskim miasta Jasła, z którego pochodzę. I to zresztą nie jest moja pierwsza wystawa na Słowacji. Tutaj w Bardejowie działa znakomity klub fotograficzny Bardaw i zawsze chciałem tą wystawę mieć właśnie w tym mieście, w tej galerii, która tutaj w swoich wnętrzach gościła wielu wybitnych artystów różnych kierunków w sztuce. Wystawa fotograficzna Tomasza Kasprzyka pod tytułem Świat za murami pokazuje życie sióstr Bernardynek z zakonu klauzurowo-kontemplacyjnego w Kończyskach koło Zakliczyna. Bardejów to także jedno z najpiękniejszych uzdrowisk Słowacji, które od wieków przyciągało kuracjuszy z różnych stron Europy. Pierwsza wzmianka o miejscu zwanym Bardejowskie Kupele, czyli Bardejów-Zdrój, pochodzi z roku 1247, w którym węgierski król Bela IV podarował teren dzisiejszego uzdrowiska razem ze źródłami miastu Bardejów. Informacja o leczniczym działaniu tutejszych wód mineralnych, korzystnie wpływających zwłaszcza na przewód pokarmowy, rozprzestrzeniała się błyskawicznie. Dlatego w następnych wiekach miejsce zyskało sporą popularność. Efekty lecznicze przyciągały bogate mieszczaństwo z Węgier i Polski, co miało wielki wpływ na rozwój uzdrowiska. Kompleks uzdrowiskowy, na który składają się m.in. zabytkowe budynki zdrojowe i deptak, pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i jest położony 5 km na północ od centrum Bardejowa, w pięknym i spokojnym otoczeniu lasów. W uzdrowisku znajduje się 8 źródeł wód leczniczych, których używa się do picia, inhalacji oraz kąpieli mineralnych. Woda w ramach kuracji pitnej jest podawana w pijalni uzdrowiskowej, zwanej kolonadą. W bardejowskim uzdrowisku leczy się m.in. choroby onkologiczne, schorzenia układu pokarmowego i układu krążenia. Do dyspozycji kuracjuszy jest także kryty basen rehabilitacyjny. Właściwości lecznicze Bardejowa doceniły także znane osobistości, jak chociażby cesarz Austro-Węgier Józef II Habsburg, rosyjski car Aleksander I, polska królowa Maria Kazimiera, żona króla Jana III Sobieskiego, Maria Luiza, późniejsza małżonka cesarza Napoleona, a w 1895 roku leczyła się tu małżonka Franciszka Józefa I, cesarzowa Elżbieta, zwana Sisi, której pomnik można zobaczyć w parku uzdrowiskowym. Z kolei w jednym z historycznych budynków kompleksu uzdrowiskowego powstało Muzeum Sisi, na które składa się apartament cesarzowej Elżbiety wraz z licznymi rekwizytami i pamiątkami.